Co nie znaczy, że u nas on tak dobrze działa. To osobna sprawa, na koniec dwa słowa w tej kwestii. Mianowicie chodzi o to, proszę Państwa, że kwestie, które są z natury rzeczy przedmiotem dialogu społecznego, mogą w pewnych okolicznościach zostać zepchnięte na margines. Ludzie mogą być zafascynowani na przykład kwestiami obyczajowymi, stosunkiem, ja wiem, do narkotyków, do kary śmierci, które mogą przysłaniać rozstrzygnięcia w tej kwestii. Wszystko to więc, co tu chciałem Państwu powiedzieć, zmierza do tego, żeby domagać się dialogu społecznego z wysoko podniesioną głową. Nie dlatego, że się broni jakichś stronniczych racji. Nie dlatego nawet, że można go uzasadnić w kategoriach etycznych, ale dlatego, żeby powiedzieć, że to jest konieczne dla dobrego funkcjonowania i dobrego rozwoju gospodarki prywatno-rynkowej. Powiedzmy wyraźnie, kapitalistycznej, ale w pewnej formule gospodarki kapitalistycznej. Czy tak jest tu w Polsce i teraz? Tu już tylko trzy słowa. Moim zdaniem jesteśmy dalecy od tego. Parę warunków nie jest spełnionych. Po pierwsze, partnerzy społeczni, tu mnie przed tym panelem przewodniczący Rybicki pouczał i krzyczał na mnie, że gdzieś napisałem, że związek jest słaby. A ja mu na złość powtórzę, jest słaby. On mi powiedział, pokaż mi silniejszy. Nie znam silniejszego. A czy to z tego wynika, że ten jest mocny? Absolutnie nie. Nie jest mocny. Więc pierwszy warunek, który tu jest konieczny, to to, żeby partnerzy byli autentycznie silni, żeby mieli prestiż społeczny. To zresztą dotyczy także organizacji pracodawców. To nie ulega żadnej wątpliwości. To są bardziej grupy koktajlowe niż reprezentacja pracodawców prawdziwego zdarzenia, w moim przekonaniu. Ten warunek musi być spełniony. Po drugie, musi być spełniony, no właśnie, warunek prestiżu i uznania, że organizacje związkowe, tak samo do pewnego stopnia, jak i organizacje pracodawców, autentycznie reprezentują pewne kategorie interesów. My mamy, proszę Państwa, sytuację z tego punktu widzenia w Polsce do pewnego stopnia naprawdę bezprecedensowo złą. Niedawno uczestniczyłem w takiej konferencji. Związek wyprodukował bardzo dobry materiał analityczny o kryzysie. Bardzo dobry. Kto o nim coś słyszał? Czy prasa go zreferowała? Nie. Natomiast trzeciorzędne wypowiedzi, które płyną ze środowisk pracodawców, oczywiście są nagłośniane bardzo szeroko. Stąd wynikają pewne konsekwencje, które są konsekwencjami, no nie wiem, co o tym myśleć. Przecież Państwo wiecie doskonale na tej sali, w tej sali, przepraszam, że jeżeli związek ma być pokazany w telewizji, to musi zrobić koniecznie jedną rzecz, spalić stertę opon. Inaczej go nie pokażą w żadnej sprawie. Musi spalić stertę opon. Ale z drugiej strony palenie opon oczywiście powoduje określone konsekwencje i oceny. Więc mnie się wydaje, że jest rzeczą bardzo ważną, by żeby związek zawodowy był silniejszy. To jest zresztą dylemat. On będzie silniejszy, jeżeli będzie silny, jeżeli będzie miał wpływ. Ale będzie miał wpływ, jeżeli będzie liczniejszy, silniejszy od tej strony. To błędne koło musi być przerywane z mozołem w różnych miejscach. Nie ma takiego cudownego sposobu, który by to rozwiązał. W moim przekonaniu czas kryzysu, w którym jesteśmy, obawiam się, że on się nie kończy, chociaż są różne bardzo oceny na świecie, że ten czas z tego punktu widzenia powinien nie być stracony. Powinien być okazją do pokazania się możliwie odpowiedzialnego związku i odzyskania pola, odwrócenia trendu. Odwrócenia trendu, nie wchodzenia bezpośrednio do polityki. Ale też moim zdaniem pewien rodzaj zaangażowań politycznych, ocen politycznych nie może być od związku oddzielony. I to właściwie tyle, co chciałem Państwu powiedzieć. To znaczy chciałem więcej, ale doszedłem do wniosku, że jak nie skrócę, to będzie niedobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, myślę, że tutaj dwie rzeczy są bardzo istotne, które zresztą we wspomnianym raporcie prac
Praca Polska 2010 też akcentujemy jako Solidarność bardzo mocno. Otóż i to, co właśnie pan Ryszard Bugaj tutaj powiedział. Otóż dialog nie jest panaberią pracowników. Dialog jest potrzebny gospodarce. I druga rzecz, że rozwarstwienie, które w Polsce jest jedno z największych w Europie, tak naprawdę na dłuższą metę szkodzi stabilnemu rozwojowi kraju. I to są dwie rzeczy, które chciałbym, oddając już głos panu Strohmajerowi, szczególnie podkreślić. Bardzo proszę. Thank you very much, Mr. Chairman. If you allow me, I would continue with my reflections which I started this morning on the EU 2020 strategy. As this new economic strategy at European level for jobs and smart, sustainable and inclusive growth is a strategy which will not only, as I mentioned this morning, hopefully influence all member states in the appropriate way, but I would like also to do so because it includes elements which are interesting in the context of today's conference, as two out of the five headline targets of this strategy address explicitly issues where social dialogue, social partners play an important role, if not a decisive role. To recap these two targets, the first mentions to aim to raise to 75% the employment rate for women and men aged 20 to 64, including through the greater participation of young people, older workers and low-skilled workers, as well as the better integration of legal migrants in the EU. The second target aims to promote social inclusion, in particular through the reduction of poverty, by aiming to lift at least 20 million people out of the risk of poverty and exclusion. Not only have head of states and governments at their June summit formally subscribed to these political objectives of the EU 2020 strategy, they also took the commitment to ensure the sustainability of public finances inter alia through the reform of pension systems. In other words, member states have accepted that the financial crisis, whatever the concrete reasons have triggered it, has put an end to the old policy approach which has been pursued by all member states to a different degree, but in principle, to buy growth with increased public debt. And this is a fundamental macroeconomic policy change. For some member states, it might be even nearly revolutionary, which of course will also affect social policy issues. Just to give you two examples. Regarding the employment rates, in Europe, they are at 66% on average, which is significantly lower than in other parts of the world. Only 59% of women are in work compared to 73% of men, and only 46% of older workers in the EU aged 55 to 64
are employed compared to over 62% in the United States or in Japan. In both cases, the old member states could learn a lot by the new member states how to deal with this challenge. And sometimes I wish that the new member states would be more outspoken towards the old member states in this regard. My second example concerns the acceleration of the demographic aging. As the baby boom generation retires, the EU's active population will start to shrink as from 2013-14 already, and the number of people aged over 60